Ciekawą funkcjonalnością w ZW 3D jest możliwość generowania obróbek na płaskich dokumentacjach. Tutaj jest płaski szkic. Można taki szkic przenieść do modułu kamowskiego i bezpośrednio na szkicu generować obróbki. To będą obróbki dwuipółosiowe, może być to wycięcie profilowe, może być obróbka kieszeni, bądź też wiercenie otworów. Zaznaczamy interesujący nas profil. Wybieramy narzędzie. I w parametrach operacji definiujemy wartość kroku, głębokość obróbki i stronę profilu. Dzięki temu narzędzie dwukrotnie przejeżdża po stycznie danego profilu do głębokości minus 10 mm. Oprócz tego możemy wskazać punkt startowy, tak aby narzędzie wjechało dokładnie w tym miejscu, w którym potrzebujemy.